этих стран признают глубокую благодарность вам. I zrobić nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Inwazja na Czechosłowację. Sierpień 68 rok. Pragi wypełniły się zrozpaczonym i rozgoryczonym tłumem. Kilka setek młodych Czechów i Słowaków zebrało się przed budynkiem Centralnego Komitetu Partii, gwiżdżąc i krzycząc precz z Rosjanami. Czechosłowacji przypomni Państwu profesor Paweł Wieczorkiewicz. Nowy, wybrany na stanowisko pierwszego sekretarza partii komunistycznej Czechosłowacji Aleksandr Dubček skupił wokół siebie grono reformatorów partyjnych, którym w kwietniu na plenum KC udało się przeforsować program radykalnych jak na ówczesne stosunki i obyczaje panujące w bloku sowieckim, acz ewolucyjnych zmian politycznych. Ponieważ miano je przeprowadzać w porozumieniu ze społeczeństwem, program ten zyskał sobie miano socjalizmu z ludzką twarzą. Perspektywa liberalizacji życia politycznego w ramach zakreślonych przez preponderancję partii komunistycznej jednak znacznie ożywiła środowiska intelektualne. Zaczęły powstawać grupy nieformalne, efektem których działalności był ogłoszony w końcu czerwca manifest 2000 słów autorstwa pisarza Ludwika Waculika, w którym poddano ostrej, aczkolwiek nadar rzeczowej krytyce dotychczasowe rządy komunistów. To była miara, która przepełniła, jak się okazało, szale. To był ostateczny dowód, który zyskali przywódcy ościennych państw komunistycznych, że partia czeska straciła kontrolę nad sytuacją, że wymknęła się ona jej z rąk. Innymi słowy, że następuje proces, jak to określano w ówczesnej prasie sowieckiej, także polskiej, pełzającej kontrrewolucji. Następuje okres likwidacji zdobyczy tzw. rewolucji komunistycznej, socjalistycznej, właściwie bardziej może, jaka miała miejsce rzekomo w Czechosłowacji po II wojnie światowej. W efekcie doszło do kolejnych narad przedstawicieli bratnich kompartii z przedstawicielami partii czechosłowackiej, czeskiej i słowackiej, ponieważ nic z tych postanowień narad nie wyszło, a w Pradze miał zebrać się demokratycznie po raz pierwszy wybierany 14 nadzwyczajny zjazd partii. W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska Paktu Warszawskiego, sowieckie z przydatkiem niewielkich garnizonów polskich, NRD-owskich, bułgarskich i węgierskich, rozpoczęły inwazję Czechosłowacji. Krótko po godzinie 2:30 nad ranem Radio Praga przerywa swe programy i nadaje komunikat nadzwyczajny. Kolem 23 godziny przekroczyła wojska Sowieckiego Swazu, Polskiej Lidowej Republiki, Niemieckiej Demokratycznej Republiki, Maďarskiej Lidowej Republiki a Bulharskiej Lidowej Republiki státní hranice Československej Socialistickej Republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, oświadczenie agencji radzieckiej TASS. Upomnomocił zjawić, że partyjni i gospodarczymi dziejitele Czechosłowackiej Socjalistycznej Republiki obracili się do Sowieckiego Sojuszu i drugim sojusznym gospodarstwom z prośbą o okazanie bractwu czechosłowackiemu narodu nieodłożnej pomocy. TASS został upoważniony do zakomunikowania, że czechosłowaccy działacze partyjni i państwowi zwrócili się do Związku Radzieckiego i innych sojuszniczych państw z prośbą o szybką pomoc zbrojną dla braterskiego narodu czechosłowackiego. Dla
Dlaczego w ogóle do tej inwazji doszło i jaką rolę odegrał w niej Związek Sowiecki? Na drugie pytanie oczywiście odpowiedź jest banalnie prosta. Odegrał rolę kluczową. Sterował procesem dławienia reform czeskich i efektem ostatecznym wejścia wojsk sowieckich do Czechosłowacji stała się ogłoszona w jakiś czas później doktryna Breżniewa, która sankcjonowała podobne operacje. Dlaczego nie tylko wojska sowieckie, a Paktu Warszawskiego? To już była nauka inwazji na Węgrzech w roku 1956. Szło o umiędzynarodowienie całej sprawy, o stworzenie wspólnego bloku państw uczestniczących w akcji przeciwko Czechosłowacji, a ułatwienie, innymi słowy, pozycji Związku Sowieckiego na arenie międzynarodowej, która nie była zbyt może łatwa, ale nie była też przesadnie trudna. Zachód, licząc na pewne kroki, które określano potem jako politykę détente ze strony Związku Sowieckiego, skłonny był właściwie wszystko przyjąć do wiadomości, wszystko uznać, wszystko przyznać. Przyjął do wiadomości, tak jak przyjął do wiadomości w 1956 roku inwazję Węgier, tak przyjął do wiadomości de facto w 1968 roku inwazję Czechosłowacji. Związek Sowiecki ani nie był izolowany, ani nie był bojkotowany w stosunkach międzynarodowych, wręcz przeciwnie. To, że ostrożny, jak już kiedyś powiedziałem na tej antenie, Leonid Breżniew podjął się interweniowania w Czechosłowacji, jest efektem nacisków, jakim podlegał. Nacisków dwustronnych. Z Bratysławy, a przede wszystkim z Pragi, szły nieprzerwanym strumieniem donosy partyjnych ortodoksów odsuwanych o władzy o postępującej kontrrewolucji. Wyolbrzymiali oni znacznie istniejące niebezpieczeństwa zagrożenia władzy komunistycznej. Tu warto zauważyć, że sam Dubček, który w Moskwie studiował i miał tam oddanych przyjaciół, oni go właśnie wysunęli na stanowisko sekretarza partii czeskiej przecież niespełna rok wcześniej, stanął potem oczy w oczy z Breżniewem, który nawiązując do kolejnych rozmów i obietnic, jak się okazało, bez pokrycia składanych przez Dubčeka, podsumował ten okres z prawdziwym wzruszeniem, ale negatywnym w głosie. Sasza, Sasza, okłamałeś nas i rozczarowałeś. Tyle obiecywałeś i co z tego przyszło? To mogło być epitafium inwazji. Po wypuszczeniu z więzienia i po powrocie z Moskwy, Dubček przemawia do narodu. Prosím vás, nedopustte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich radov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné, ako napnúť všetky sily, všetok rozum, aby sme v ďalšej práci skutočne obstáli. Warto podkreślić jeszcze jeden element, jeszcze jeden moment. Ta decyzja podejmowana na Kremlu zapadała przy pewnym współudziale przywódców partii komunistycznych. Odcięli się od niej Nikolae Czałczesku w Rumunii i oczywiście Josif Broz Tito w Jugosławii. Usiłowali ją opóźnić albo sabotować Janosz Kadar i, co się okazało dopiero zupełnie niedawno i brzmi dość zdumiewająco, Władysław Gomułka, któremu przypisywano chęć dokonania inwazji. Niewątpliwie heroldami inwazji byli Erich Honecker w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Teodor Żywko w Bułgarii, ale ich opinie akurat mniej ważyły niż opinia Gomułki, który starał się za wszelką cenę podtrzymać Breżniewa. Ale Breżniewa i do inwazji nakłaniali obok czeskich ortodoksów także właśnie zachowawcy, którzy widzieli wpływ Czechosłowacji, zgubny wpływ Czechosłowacji na sytuację w Związku Sowieckim. Tu nie chodziło o to, żeby obawiano się, że tam socjalizm ulegnie podminowaniu. Tu szło o bezpośrednie wpływy, o zły przykład, jaki mogło to dawać partiom komunistycznym wewnątrz Związku Sowieckiego. Stąd do gorliwych zwolenników inwazji należał szef partii ukraińskiej Petro Szelest. Breżniew wahał się, ale w końcu musiał ustąpić pod naciskiem swoich partyjnych towarzyszy, pod naciskiem okoliczności. W sumie, z punktu widzenia imperialnych interesów Związku Sowieckiego, interwencja w Czechosłowacji była pociągnięciem słusznym. Utrwaliła, ustabilizowała istniejący system, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia jego interesu. Natomiast, jak się wydaje, na dłuższą metę zapoczątkowała, czy stała się milowym krokiem w procesie zrozumienia przez wielu członków partii w różnych krajach demokracji ludowej, że owej struktury zreformować się nie da. Polacy to zrozumieli do końca w roku 80 i 81.